Trenerze, słowo zmiany w ostatnich dwóch sezonach to chyba takie słowo klucz, jeśli chodzi o GKS Tychy. W ubiegłym sezonie sporo młodych zawodników, w tym sezonie podobnie, ale mam wrażenie, że trochę bardziej doświadczonych. Tak rzeczywiście jest, czy cały czas musi trener bazować na młodzieży, jeśli chodzi o najbliższy sezon? Zgadza się, zmuszeni byliśmy przemeblować zespół. Ci zawodnicy, którzy się pokazali z bardzo dobrej strony w zeszłym roku, dostali świetne propozycje, awansowali też ligę wyżej, więc jest to naturalna kolej rzeczy w karierze sportowca. W tej chwili znów mamy młody zespół, tak jak mówisz, no są też, jest doświadczony rozgrywający. Wydaje mi się, że na tym etapie, jest to, na tym poziomie jest to jeden z lepszych rozgrywających ligi. Piotr grał u nas dwa sezony temu i był moim celem numer jeden na pozyskanie na ten sezon. Udało się, cieszę się bardzo z tej współpracy już. Mam nadzieję, że będzie ona jeszcze bardziej owocna niż dwa sezony wcześniej. No jest doświadczony Łukasz Diduszko, który mam nadzieję, że przeleje tą swoją wiedzę i w szatni, i na boisku na tych młodych zawodników, ale widzę też po pierwszym treningu, że są to zawodnicy, którzy no, tą ciężką pracą na pewno przez dłuższy okres, konsekwencją, cierpliwością mają szansę zrobić duży krok do przodu. Wspomniał trener o transferach. Czy miano rewelacji rozgrywek sezonu zasadniczego w ubiegłym sezonie? W kolejnych tygodniach to dla Was było przekleństwo, czy pomagało w rozmowach z zawodnikami? Ja myślę, że raczej pomagało, że pokazaliśmy też ciekawy model budowania zespołu. Pokazaliśmy też, że dobrą pracą ci zawodnicy poszli w górę i myślę, że też pomagało. Nie mieliśmy jakichś problemów przy rozmowach. Pozyskaliśmy tych graczy, których chcieliśmy, tych graczy, którzy byli w naszym zasięgu. Ten zespół jest tak zbudowany, jak sobie to wyobrażaliśmy. Cały czas też penetrujemy rynek, jesteśmy cierpliwi, oglądamy się też spokojnie jeszcze za zawodnikami, mamy jakąś dziurę, zobaczymy co pokaże okres przygotowawczy, jak wystartujemy w sezon, także ze spokojną głową trzeba podchodzić do tego okresu. Diduszko i Wieloch to mają być tacy zawodnicy, którzy mają być liderami na parkiecie, ale nie tylko na nim, i po którym zawodników też trener spodziewa się najwięcej. Czy może być takie objawienie jak w przypadku Filipa Stryjewskiego w ubiegłym sezonie? Mamy kilku takich zawodników, którzy takim objawieniem mogą być. Owszem, Piotrek Wieloch i Łukasz Diduszko są doświadczonymi graczami, ale jest też Radek Trubacz, który już nie pierwszy sezon jest na tym poziomie, który zna też nasz zespół, zna nas, wie jaka jest filozofia zespołu, więc myślę, że też mu się będzie łatwiej grało i też na niego mocno liczymy. Jest głodny gry Maciek Koperski, który potrzebuje też dużego zaufania. Są młodzi zawodnicy jak Patryk Stankowski, jak Kuba Nowak. Dołączył do nas młody zawodnik też Andrzej Krajewski na pozycji numer 5. Zobaczymy, czekamy jeszcze na Krystiana Tyszkę, który pojechał na kadrę 3x3 i dołączy do nas w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, no. Jest pierwszy trening, dajmy sobie chwilę czasu na jakąś ocenę. Czas na pewno będzie grał na Waszą korzyść. To jest kwestia tygodni, czy tak naprawdę miesięcy, kilku kolejek, żeby się poznać, żeby zawodnicy poznali te poszczególne schematy, czy to jest raczej kwestia kilku sparingów i już na pierwszy mecz ligowy będziecie w 100% gotowi, jeśli chodzi o takie elementy taktyczne? No, myślę, że będziemy robić wszystko, żeby być gotowym na pierwszy mecz ligowy, ale nigdy tak nie jest. Ciężko jest to wprowadzić. No, ten zespół jest znowu cały przemeblowany. Muszą poznać filozofię gry, muszą poznać współpracę ze sobą, współpracę z całym sztabem. No, to jest proces, który trwa na pewno, ale staramy się tak przygotowywać zespół. Tak mamy zbudowane mikrocykl i jednostki okresu przygotowawczego, żeby zespół był gotowy na pierwszą kolejkę. A co przyniesie los, zobaczymy. To jak ten okres przygotowawczy będzie wyglądał, ile treningów dziennie przewidujecie, ile spotkań kontrolnych, jakie obciążenia będą, jak to właśnie w kolejnych tygodniach będzie dokładnie wyglądało? Będziemy pracować podobnie jak w poprzednich sezonach, troszeczkę musimy go zmodyfikować, postaramy się ulepszyć ten okres przygotowawczy, żeby coś poprawić. Trenujemy systemem dwa razy dziennie, na przemian z jednym treningiem, na koniec mikrocyklu zawsze mamy gry kontrolne. Około 10 sparingów zaplanowanych. Pierwszy sparing w przyszłym tygodniu już w piątek na zakończenie pierwszego tygodnia z AGH Kraków. Potem gramy dwumecz z Łańcutem. Turniej w Opolu, turniej w Tychach. Myślę, że około tych 10 sparingów jak rozegramy, to zespół będzie przygotowany
optymalnie do pierwszej kolejki, która mam nadzieję rozpocznie się na koniec września.